Apoloniusz Tajner zostanie ojcem. Były trener reprezentacji skoczków narciarskich i jego o 36 lat młodsza partnerka spodziewają się swojego pierwszego dziecka. 65-letni Apoloniusz Tajner i 29-letnia Izabela Podolec poznali się 8 lat temu w pociągu na trasie Kraków-Warszawa. Jechali razem w przedziale i zaczęli rozmawiać, ale nie od razu między nimi zaiskrzyło. Iza podobno zorientowała się, że ma do czynienia ze znaną osobą, ale początkowo pomyliła Tajnera z aktorem serialu Na Wspólnej. Kiedy zaczęli się spotykać, ukrywali swój związek przed rodziną i bliskimi. Nikt nie wróżył im zbyt długiego bycia razem. Jak widać, wszyscy się mylili, para jest już razem od ponad 8 lat i jest niemal nierozłączna. Wkrótce na świat przyjdzie ich pierwsze dziecko. Apoloniusz Tajner zostanie ojcem. Ja się zawsze śmieję, że całe dorosłe życie spędziłam z Apoloniuszem i on też mnie w jakiś sposób ukształtował. To nie jest tak, że wszystko jest idealne. A teraz, czy ja widzę różnicę wieku? Myślę, że nie. Wiadomo, w każdym związku są kłótnie, ale one nie są spowodowane różnicą wieku, mówiła Izabela w Dzień Dobry TVN. Apoloniusz Tajner i Izabela Podolec nie zdradzili jeszcze płci dziecka. Przypomnijmy, że trener skoczków narciarskich ma już 2 dorosłych dzieci, Tomisława Tajnera, 35, oraz Dominikę Tajner-Wiśniewską, 40, a także jest dziadkiem i ma 2 wnuków, 13-letniego Maksymiliana i 13-letnią Sarę. Zdjęcia Apoloniusza Tajnera z partnerką obejrzycie w galerii.